żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Prośmy Jezusa Chrystusa w intencji wszystkich tych, którzy nie powrócili z morza. Módlmy się za wszystkich, którzy nie powrócili z morza, marynarzy, rybaków i żeglarzy, aby Jezus Chrystus, życie i zmartwychwstanie nasze, przyjął ich do grona swoich świętych. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny i przyjaciół ofiar morza, aby Bóg Wszechmogący, który wskrzesił z martwych swego Syna Jezusa Chrystusa, był dla nich nadzieją, siłą i pocieszeniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ludzi ciężkiej pracy na morzu i na lądzie i w powietrzu, którzy przez gorliwą pracę na tym świecie szukają zawsze chwały Boga, aby osiągnęli wieczną zapłatę w niebie. Ciebie prosimy. Boże, miłosierny Ojcze, Ty przez trudy i cierpienia dajesz nam udział w Twojej chwale. Dozwól naszym zmarłym oglądać Twoje święte oblicze, a nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania daj udział w zmartwychwstaniu Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Być bliżej Ciebie chcę, o